Cześć, witajcie. Dzisiaj może będzie trochę nietypowy odcinek, ponieważ po pierwsze, na twarzy nie mam nic, to znaczy nie mam podkładu, nie mam korektora, nie mam nic. Dlatego, że założyłam tylko pielęgnację z Elemis i nie mam nic. Taki mam ochotę, taki dzisiaj miałam dzień, taką miałam ochotę. Nie mam korektorów, nie mam BB creamów, nie mam innych takich rzeczy. Jedyne co mam, uczesane brwi i kreska czarna, rzęsy i usta moim ukochanym kolorem. Słuchajcie, z L'Oreala. Ta pomadka była w jednym z boksów czy kalendarzy, już nie wiem, tutaj tego otworzyłam. To jest kolor 109. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam tą pomadkę z L'Oreala. Więc tak naprawdę na twarzy mam kredkę, tusz i tą pomadkę. I to jest wszystko. Nie mam nic, także jeżeli będą jakieś uwagi, że coś jest nie tak z moją cerą, no to po prostu nie mam podkładu. Dlatego, że dzisiejszy odcinek będzie o czymś zupełnie innym, dlatego, że przetestowałam aż tyle produktów do włosów naraz. Dlaczego naraz? Dlatego, że tak można zastosować je wszystkie naraz, ponieważ każdy robi coś innego. Dodatkowo, słuchajcie, widziałam na stronie, tutaj mamy pana Wierzbickiego i Schmidta, mam nadzieję, że powiedziałam jego nazwisko. Tak czy inaczej, to są ci prowadzący Ostre Cięcie. Ich produkt znajdował się w tym wspaniałym, fantastycznym kalendarzu Pure Beauty. Jeżeli jeszcze nie widzieliście jego unboxingu, to gdzieś Wam tam wrzucę. Dodatkowo był jeszcze Hair Expert i to była regeneracja spray, który rozczesuje, dodaje keratyny i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo był jeszcze w tym kalendarzu taki fajny shot z Nature Box. I dodatkowo kiedyś w kalendarzu otworzyłam z Avonu ten olej. Jego się używa już na wysuszone włosy lub na lekko wilgotne, jeżeli chcemy do stylizacji ich użyć, ale można też na sucho po prostu przetrzeć końcówki, żeby były bardziej świetliste. I teraz chciałam Wam opowiedzieć, bo te włosy to są właśnie te i właśnie je przed chwilą skończyłam działać nad nimi, robić. Ja mam, słuchajcie, włosy farbowane od X lat. Właściwie to nie wiem od ilu, bo pierwszy raz farbowałam włosy mając 20 lat, mam 41, więc sobie sami pomyśl, sobie sami policzcie. I słuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego, że włosy rozjaśniane, to różnie z nimi jest. Ale powiem Wam, że odkąd zaczęłam mocno wszystko w nich, wiecie, wcierać, działać z tych wszystkich boksów, które otwieram, się strasznie wkręciłam, to naprawdę nie mam sobie i do moich włosów nic do zarzucenia. W sensie takim, że są bardzo gładkie, bardzo ładne, świetliste i mają bardzo zdrowe końcówki. Nie mam problemów ani z jakimś super wypadaniem, no wypadają normalnie, jak jest jesień to troszeczkę czasami bardziej, ale to naprawdę bardzo niewiele. I słuchajcie, postanowiłam użyć sobie tych wszystkich preparatów, bo nawet właśnie ten jeden z prowadzących właśnie pokazywał, jak tej wody się używa. To jest woda lamelarna i on pokazywał, jak się jej używa i jak w ogóle zadbać o włosy. Więc on najpierw umył tej modelce włosy szamponem, oczywiście wszystkie produkty były ich, ale umył najpierw tej modelce szamponem włosy, następnie powiedział, że warto nałożyć jakąś fajną maskę, taką do spłukiwania. Więc ja użyłam sobie szota. Po tym jak użyłam sobie tego szota, a słuchajcie, go użyłam, a mam go ciągle pełno, więc ja nie wiem na ile razy go będę miała, to nie jest malutkie. Więc słuchajcie, po spłukaniu czułam, że te włosy są jak aksamit, wiecie, takie mokre, ale jak aksamit się czujecie. Nie wiem, czy wiecie, czy jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie, o co chodzi. Bo jak się myję, to one są takie sztywne, trochę posupłane i tak dalej, a po tej odżywce poczułam, że one się takie, wiecie, zrobiły lejące wprost. Bardzo fajna odżywka, bardzo fajnie pachnie i jest błyskawiczna. Błyskawiczna, naprawdę to jest w ogóle kwestia, już Wam mówię, żebym nic nie pomyliła, bo tu w środku jest instrukcja, którą czytałam. Tu jest, słuchajcie, napisane tak, że ma się wmasować w mokre włosy i spłukać po, uwaga, 30 sekundach. To garniacie? 30 sekund. Więc to jest dla mnie idealny produkt, bo ja bardzo nie lubię trzymać wszystkiego x minut. 30, 40 albo jeszcze nie wiadomo jak długo. Nie jestem w stanie, to mnie strasznie denerwuje.
Więc użyłam sobie tego szota i po tym szocie, no to już przystąpiłam do tej wody. I słuchajcie, tu jest wyraźnie powiedziano, to jest, kolejny raz jest w sekundach, że mamy najpierw odsączyć włosy z wody, czyli tak, słuchajcie, wiecie, wygnieść jak pranie, żeby nie było wody. Więc tak właśnie zrobiłam i nałożyłam sobie ten preparat i go należy, słuchajcie, wcierać we włosy i tutaj jest zaledwie 30 do 20 sekund. Można tylko mieć to na włosach i należy spłukać. I jak już obficie spłuczemy wodą, to wtedy możemy już przejść do rozczesywania i wtedy można użyć czegoś, co ułatwia rozczesywanie, jakiś spray na przykład. No i wtedy użyłam tego właśnie sprayu do rozczesywania. I powiem tak, zaraz Wam powiem jeszcze, znaczy tak, pierwsza rzecz. Ten shot jest bardzo fajny, bardzo się mi sprawdził i polecam, piękny zapach, efekt czuć spłukując włosy, że jest. Bardzo fajny. Punkt drugi. Woda, do której za chwilę jeszcze wrócimy, nie zrobiła na mnie wrażenia. Nie zrobiła, ale to za chwilę do tego wrócimy. Ale nie przeszkadza zapach, jest bardzo ładny. Także spoko. Ją tylko trzymamy, jak mówię, 10-20 sekund i należy następnie to spłukać, ten preparat z głowy. I wtedy po tym, jak już włosy zawinęłam w ręcznik do włosów, to postanowiłam, że je rozczeszę, żeby ładnie mi się rozczesały i żebym niczego nie zepsuła efektu tej wody, bo nie wiedziałam jeszcze, jaki będzie ten efekt tej wody, no bo są mokre włosy lamelarnej, to użyłam sobie, słuchajcie, kłamie. Użyłam sobie tego sprayu, chciałam pokazać ten olejek. Użyłam tego sprayu i słuchajcie, tak, ja się w nim zakochałam. Zapach jest fantastyczny. Po spryskaniu i w trakcie rozczesywania te włosy po prostu, słuchajcie, czesały się tak gładziutko, bez szarpania, nic nie musiałam szarpać. Naprawdę zapach nieziemski, włosy czułam w dotyku po tym, fantastyczne. Jestem w tym preparacie zakochana i na pewno będę stosować. To psikamy na mokre włosy, chociaż tu jest napisane, że można też sobie psikać, tak wiecie, jak się ma suche. Być może jak ktoś ma bardzo długie, żeby łatwiej rozczesywać, po nocy na przykład. Bardzo fajny, polecam, piękny zapach i działanie. Jak już wysuszyłam te włosy, no to chciałam zobaczyć po wysuszeniu, bo pan, jeden z tych panów, bo ja nigdy nie wiem, który jest który, powiedział, że potem należy te włosy wysuszyć. I to jest bardzo ważne. A słuchajcie, w ogóle dowiedziałam się od specjalistów, oglądając film i czytając pewien artykuł, od specjalistów od włosów, że właśnie nie wolno iść spać w mokrych włosach, bo namnażają się różne dziwne drożdżaki i inne takie na skórze głowy i że włosy powinno się suszyć. I tak samo powiedział, żeby było śmiesznie ten pan, że trzeba włosy wysuszyć. Więc włosy wysuszyłam. Obrócę się i pokażę Wam. Ci, co mnie oglądają, to mniej więcej wiedzą, jakie mam włosy. Efekt, jaki mam, jest taki. Słuchajcie, niespecjalnie... Słuchajcie, tak... No są na pewno, widzicie, no gładziutkie, tak? No są, ale spodziewałam się troszeczkę lepszego efektu. Ja, moim zdaniem, gdy ktoś ma bardzo długie włosy i ma je farbowane rzadko albo na przykład być może jakąś henną, wiecie, ciemne włosy, rzadko wybielane, tak jak moje, to myślę, że efekt mógłby być spektakularny, bo to powinny być takie, wiecie, lejące się, świetliste włosy. Na pewno włosy są bardzo delikatne w dotyku i widzę tą różnicę, widzicie, jakie są gładziutkie, nie? No widać, okej, okay. Ale na filmie ta modelka miała jednak bardziej spektakularny ten efekt, więc na pewno jeszcze spróbuję, ale tak jak mówię, moim zdaniem na nie tak mocno farbowanych włosach, jak są moje, efekt by był właśnie fantastyczny. Także uważam, że to na pewno działa i jest bardzo fajnym produktem, ale u mnie nie zrobiło takiego efektu wow, bo powiem Wam jedno. To, że mam takie też lekko świetliste, jak widzicie, i
W ogóle bardzo lubię ten kolor przechodzący. Bardzo widzicie, co w zależności od tego, jak kamerę uchwycę i jak światło się odbija od okna, to jest taki przechodzący kolor. Bardzo to lubię. I słuchajcie, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło to. Ten olejek. Ponieważ jak ja już wysuszyłam włosy, to efekt po tym nie był aż taki, jak chciałam. Te włosy, słuchajcie, były jednak tak, teraz nie są widoczne, a tak to widziałam takie, wiecie, wystające, troszeczkę napuszone włosy, a powinny być gładziutkie po tym, więc to jest to, jaki mam zarzut, że nie do końca to na mnie tak dobrze zadziałało, ale jak użyłam dosłownie dwie pompeczki, to jest bardzo niewiele, tego olejku i mocno, mocno, mocno rozsmarowałam na ręce, zresztą ten pan również stosował olejek, tylko że swój, rozsmarowałam na ręce i delikatnie tak przyjechałam po włosach, wiecie, tak złapałam delikatnie końcóweczki, ale naprawdę tak nie wcierałam, tylko to była taka, wiecie, lekko od olejku ręka, no to efekt był wow, zapach piękny, te włosy zrobiły się gładkie, rzeczywiście jak taka tafla, więc to jest naprawdę fantastyczny olejek do włosów. Więc podsumowując, wow, bardzo fajny efekt, serdecznie polecam to. Dalej, na rozczesywanie włosów, zapach nieziemski, pięknie rozczesuje włosy i widać efekty. Bardzo fajny produkt. Ten fantastyczny produkt, uważam, że ten olejek warto wcierać i w mokre, i w suche, i w ogóle świetny jest ten olejek. I jeżeli chodzi o tą wodę, słuchajcie, tak jak mówię, widzę różnicę. Rzeczywiście włosy na pewno są bardziej takie, wiecie, lejące, zadbane, spoko, ale oczekiwałam trochę większego efektu. Ten efekt u mnie nie był aż taki wow. Być może jak spróbuję jeszcze następnym razem, to efekt uzyskam lepszy. Nie wiem, ale tak jestem ciekawa Waszej opinii. Kto z Was to stosuje, ale też dopiszcie w komentarzu na jaki rodzaj włosów, bo to jest ważne. Czy nafarbowane, czy na niefarbowane, czy nafarbowane na ciemno, czy nafarbowane na jasno. I dajcie mi znać, czy uzyskałyście taki efekt, jaki chciałyście. Czyli super tafli, takiej wiecie, jak pokazują czasami na Instagramie, że fryzjer tak grzebieniem podrzuca, tam tak się gibie taka fala. Czy taki efekt, czy po prostu rzeczywiście no, te włosy wyglądają na zdrowsze, gładsze. No powiedzcie, czy któraś z Was już używała i czy u Was ten efekt był znacznie lepszy. I to tyle. Taki review produktów, które były tu i nie tylko, i w kalendarzu z Avonu. Z Avonu się mówi. I słuchajcie, mam nadzieję, że moja recenzja Wam się podobała. Dziękuję, że ze mną jesteście. Pamiętajcie o łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że możecie mi postawić wirtualną kawę, która pomoże mi rozwijać kawał. Która pozwoli. To był dobry kawał, prawda? Która pozwoli mi rozwijać dalej kanał. I czekam na Wasze komentarze, kto z Was z tych produktów już korzystał i jakie macie opinie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wysyłam Wam milion guziaków i do zobaczenia. Pa!